No cześć, tutaj jezioro i metod na przeszkody. W tym filmie powiem, jakich używać rękawiczek. Ja na przykład na bieg zawsze biorę dwie pary rękawiczek. Jedną wyłącznie na przeszkody techniczne, a drugie wyłącznie do ochrony rąk. I te drugie rękawiczki, no właśnie na czołgania, na jakieś ścianki, gdzie mogą być jakieś drzazgi, czy na łańcuchy, na taką typową ochronę rąk. A drugie, zamknięte najczęściej w czymś wodoszczelnym, są typowo na przeszkody. Ja używam rękawiczek Dragon Rynyla. To są rękawiczki BH polskie, dostępne w bardzo wielu rozmiarach, również dla dziewczyn się znajdą. I w dobrej cenie, ponieważ od 4,80 do 5 zł kosztują. I spełniają wszystkie te kryteria, które ja potrzebuję na przeszkodach. Jeszcze w kwestii rozmiaru rękawiczek, ja polecam o numer za mały. Wtedy bardzo dokładnie przylegają do ręki i nie zjeżdżają na niektórych przeszkodach. A czasami jest tak, że no my mamy siłę się utrzymać, ale ręka wyjeżdża z rękawiczki. Jak źle jest za duża, to właśnie tak się dzieje. I te rękawiczki Dragon Rynyla, one są od rozmiaru 6 do chyba 11. No, 10 to na przykład dla mnie przy takiej standardowej ręce już jest dużo za duża. Ja używam 7 dla kobiet, też właśnie są 6. Używam numeru 7. Tych Dragon Rynyla. A tutaj ubrałem 10, która jest tutaj za duża na mnie. Ta rękawiczka jest luźna i wtedy jeśli złapię jakiś element, to mogę mieć siłę, żeby go utrzymać. Tutaj akurat tego nie jestem w stanie teraz zrobić. Ale dzieje się czasami tak, że ręka z tej rękawiczki wyjedzie. Więc za dużych rękawiczek nie polecam. I na przykład, jeżeli są za duże rękawiczki, to jest jeszcze ryzyko takie, że przechodzi się jakąś przeszkodę i tutaj można sobie przyszczypać. I wtedy tą ręką złapałem, tą chcę przełożyć dalej, a nie mam jak, bo jest przyszczypany. I to na przykład na łańcuchach, na tego typu przeszkodach, gdzie ręce są blisko. No i różne dziwne rzeczy się dzieją, także za duże rękawiczki zdecydowanie odradzam. No i teraz powiem kilka słów na temat najczęściej spotykanych elementów przeszkód. No i gdzie i w jakiej sytuacji używam rękawiczek. Kółka. Jak są mokre, nigdy nie używam rękawiczek, idę techniką oburącz. Jeśli są suche, to jednak rękawiczkę biorę, bo tutaj jest to pewne ryzyko, że można troszkę za wysoko łapać i ta skóra może się lekko zwinąć. Kółka czasami się bujają, jest ryzyko, że nieprecyzyjnie się złapie i zawsze pewna ochrona jest, jeśli rękawiczki są. Jeżeli chodzi o sznurki, na Spartanie to jest zawsze w rękawiczkach, ponieważ one na suchym elemencie tą przyczepność jednak troszeczkę tutaj poprawiają. Więc na sznurkach używam. Nunchaka zależy. Na mokrych nie. Na drewnianych też wolę w gołej ręce. Na metalowych, takie jak są na Barbarianie, tam była dość gładka farba. Teraz wprowadzili jakąś bardziej perforowaną, ale tego jeszcze nie sprawdzałem. Na tej gładkiej farbie jednak rękawiczek używałem. Jeżeli chodzi o kulki, generalnie nie. Bo jest duża powierzchnia chwytu i jest to ryzyko, że o nawet w tym momencie tu, jak tak nawinę, to pomimo, że rękawiczka jest dobrze dobrana, to chcę ją troszkę tutaj ściągnąć. Czyli na kulkach generalnie nie używam rękawiczek, tym bardziej na mokrych. Tutaj absolutnie nie używam jakichkolwiek rękawiczek. Jeszcze z takich przeszkód, o których tutaj nie powiem, bo nie mam ich pod ręką. Łańcuchy. Zawsze jak są łańcuchy, idę w rękawiczkach, czyli Olympus na Spartanie, na Armagedonie też trochę takich przeszkód jest. Oraz Twister na Spartanie. Tam występuje bardzo silny ruch, taki nawijający skórę i tam można się nabawić pęcherzy nawet po jednym przejściu przeszkody. I tam zawsze rękawiczki biorę. No chyba, żeby była mokra, no więc wtedy nie. A lina? Wchodzenie na linę, tak samo. Wspinanie na linę, zawsze biorę rękawiczki. Bo wtedy można sobie bezpiecznie zjechać. No. Powinno się zjeżdżać używając do tego nóg, a nie w ten sposób, ale no czasem człowiek jest zmęczony i zjeżdża po prostu tak, luzując ten chwyt. Więc jeśli ma się rękawiczki, no to jest to dużo bardziej bezpieczne, bo inaczej może być bardzo różnie ze skórą, która nie polecam. Jeden z takich głównych kryteriów oceny tego, czy użyć rękawiczek, czy nie, to jest to, jak podczas tej techniki pokonywania przeszkody, którą wybraliśmy, ręka będzie zachowywała się na elementach tejże przeszkody. Czyli jeśli mam
najprostszy przykład Monkey Barry, Mopey Guy i łapię. I jeśli podczas przechodzenia tej przeszkody występuje taki chwyt, że ta ręka nie wykonuje takiego ruchu tutaj obrotowego i skóra się nie zwija, tylko jest to niezmienne lub minimalnie zmienne, wtedy nie używam rękawiczek. A jeśli jest to technika taka jak swing, gdzie występuje taki ruch albo rozhuśtujemy się bardzo, żeby sięgnąć kolejnego elementu i występuje tego typu ruch jednorącz lub oburącz, zawsze używam rękawiczek. I to jest moje kryterium wyboru, czy je ubrać, czy nie. Jeśli przeszkoda jest mokra, to w ogóle nie używam takich technik, które powodują obrót ręki, bo jest łatwiej wtedy spaść, zwłaszcza jeśli się zaczyna. I teraz kwestia poprawiania chwytu na niektórych przeszkodach. Weźmy na przykład Monkey Barry. Czyli jeżeli biorę rękawiczkę tutaj taką z tą perforacją, no to troszkę sztywniej się będę tu trzymać, ale jednocześnie tutaj mamy kropelki wody na tej rurce i ten fragment tutaj teraz jest mokry. Nie poprawia chwytu na mokrej przeszkodzie rękawiczka. Ja nie znalazłem jeszcze takiej, która by poprawiała chwyt i przyczepność na mokrych elementach przeszkody. Jeśli ktoś z Was zna takie, to niech się podzieli w komentarzu, będę bardzo ciekaw, czy są takie rękawiczki, które rzeczywiście pomagają. I jeśli przeszkoda jest mokra, zawsze wtedy pokonuję ją gołymi rękami. Rękawiczki częściowo chronią przed powstawaniem tych odcisków. Jednak od drążków, zwłaszcza i tego typu rzeczy i elementów przeszkód, te odciski zawsze powstaną. Co zrobić z tymi odciskami i jak dbać o same ręce, jest na innym moim filmie. Także zapraszam. Dzięki za oglądanie. Powodzenia na biegach.